sportowa szkoły podstawowej w Rudkach Kosakach zapełniła się parlamentarzystami, samorządowcami, mieszkańcami nie tylko gminy Rudki czy powiatu zambrowskiego. To spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim, który w ramach akcji Porozmawiajmy o Polsce odwiedza Polaków w całym kraju. Dziękuję bardzo. Chcemy z Polakami rozmawiać. Chcemy rozmawiać o tym, jak w kolejnych latach ma wyglądać nasza rzeczywistość, biorąc pod uwagę te okoliczności, w których funkcjonujemy dzisiaj. To, co się udało zrobić, to, co się nie do końca udało zrobić, to, czego się nie udało. O wszystkim chcemy porozmawiać. Dziękuję bardzo za zaproszenie do tej wspaniałej gminy, do Rudki Kosaki. Dziękuję panie wójcie, dziękuję panie marszałku. Szanowni państwo, oprócz tego, co tutaj się czuje, w tej sali, wśród was, dobrej atmosfery, gorących serc, to czuje się też pewnego rodzaju wspólnotę, wspólnotowość. I dlatego powiem na początek, że chciałbym, aby cała Polska miała w sobie taki gen wspólnoty, jak właśnie Rudki Kosaki, taki, jaki wy macie. Bardzo dziękuję wam za to. Gospodarzem spotkania w Rudkach Kosakach był Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego, który powiedział, że każda taka wizyta jest okazją do podziękowania za ogromny wkład obecnego rządu w rozwój Polski lokalnej, a szczególnie jej wschodniej części. Województwo podlaskie jako samorząd wojewódzki otrzymuje już bardzo dużo od rządu polskiego. To dzięki właśnie tej dobrej współpracy samorządu województwa razem z rządem możemy cieszyć się choćby teraz dofinansowaniem do drogi Konarzyce, Śniadowo czy też taką mini obwodnicą Jedwabnego, czy też przebudową drogi w Klimaszewnicy, tak długo wyczekującej. Także no, my bardzo dobrze sobie współpracujemy z rządem, mamy dobre relacje. To jest też efekt tego, że cały czas zabiegamy o to, żeby tych inwestycji, nie tylko naszych, samorządu wojewódzkiego, ale też jednostek samorządu powiatowego, czy też gminnego było jak najwięcej. To jest dla nas bardzo ważne, żeby te zapóźnienia wszystkie nadgonić, żeby wreszcie województwo podlaskie nie było tą Polską B. Rozmowy o Polsce i spotkanie z szefem polskiego rządu to doskonała okazja, by rozmawiać o potrzebach mieszkańców województwa podlaskiego. Myślę, że pan premier w pierwszej kolejności opowie o tym, co dzieje się w kraju, jakie są działania rządu, jakie zamierzenia, co robimy, aby zmniejszyć inflację, pomóc Polakom przy tak dużej inflacji, ale także na pewno o inwestycjach rządowych, które są w naszym województwie. Tu mamy na myśli przede wszystkim ciągi komunikacyjne. Z punktu widzenia Łomży to oczywiście Via Baltica. Przede wszystkim bezpośredni przekaz informacji o tym, co robi rząd, co robi Prawo i Sprawiedliwość, jakie są tego efekty, bo niestety w niektórych mediach ten obraz jest bardzo mocno skrzywiony albo dalece niepełny. Nigdy bezpośredniego kontaktu z politykami nie zastąpi żaden przekaz medialny. Spotkania w takich miejscowościach jak Rudki w powiecie zambrowskim to możliwość rozmów przede wszystkim o przyszłości, ale też podsumowania dotychczasowych działań polskiego rządu. Cieszymy się, że dzisiaj premier tak szybko, tak na dobrą sprawę po konwencji krajowej jest na terenie województwa podlaskiego, gmina Zambrów. Jest to dla nas istotny teren, dlatego że to jest typowo teren rolniczy, inwestycyjny. Mamy dużo opóźnień, zaległości, jeśli chodzi o infrastrukturę drogową, kubatorową, ale też wodno-kanalizacyjną, więc chcemy rozmawiać i z mieszkańcami, ale i z włodarzami. Stąd dzisiaj wizyta premiera pana Mateusza Morawieckiego. Premier Morawiecki mówił, że jednym z priorytetów obecnego rządu jest wspieranie rolnictwa i wsi. Zapowiedział też odbudowę polskiego przetwórstwa rolnego. Obecni na spotkaniu mieli również okazję, by zadać pytanie szefowi rządu. Jedno z nich dotyczyło emerytur. Proszę bardzo. Dobry panie premierze, nazywam się Adela Duchnowska, pochodzę z Grądu Woniecko, pochodzę po prostu z byłego PGR-u i zostawieni sami sobie. Budynki nasze są w opłakanym stanie. Liczymy na pana wsparcie, my jako mieszkańcy. Drugie pytanie mam do pana takie. Jestem matką 7 dzieci, wychowałam 7 dzieci. Pracowałam ciężko na te dzieci, żeby im stworzyć godne warunki do życia. Matki, które nie pracowały, dostają dodatkową emeryturę. Czemu ja nie mogę tego dostać? Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, pierwsza kwestia to PGR-y. Co do PGR-ów, to jest największy wyrzut sumienia III Rzeczpospolitej, bo rzeczywiście PGR-y zostały
w latach 90. i później zostawione zupełnie same sobie. Pani tutaj mówiła o zdekapitalizowanych, o zniszczonych, krzyczących o remont budynkach. I dlatego właśnie nasz rząd, jako pierwszy rząd w historii III Rzeczpospolitej, zaproponował cały program dla PGR-u, dla gmin popegeerowskich i jedną edycję już rozstrzygnęliśmy. Szanowni Państwo, teraz to, co Pani powiedziała w tym drugim pytaniu, to jest strasznie trudne pytanie. I takie szczere do bólu, trudne, i ja w taki sposób uczciwy, bardzo szczery odpowiem. Powinno być tak, że takie panie, które wychowały pani tutaj właśnie siódemkę dzieci, powinny otrzymywać jeszcze dużo większe wsparcie od państwa. Ale dla wielu mam, które inaczej niż pani nie były w stanie pracować, nie pracowały, nie wypracowały ani grosza emerytury. I pracowały, mają czwórkę, piątkę, szóstkę, siódemkę dzieci. Na wielu spotkaniach mówiły mi panie o tym. I stąd nasz program Emerytura 4+. Czyli dla tych pań, które wychowały więcej niż, czy czwórkę i więcej niż czwórkę dzieci, jest ta emerytura 4+. Jak mówił do zebranych premier Morawiecki, ten rząd nie dzieli Polski na Polskę A i B. Rozumie, że chcemy się rozwijać, że chcemy doganiać bardziej rozwinięte regiony kraju. I dzięki wsparciu rządowemu to się dzieje. Za taką pomoc i wsparcie z budżetu państwa, które w ostatnich latach otrzymała gmina Rutki, dziękował jej wójt Dariusz Modzelewski. Kilka tysięcy osób zostało kiedyś odcięte od trasy S8. Musimy jeździć wiele kilometrów, żeby dojechać do węzła Mężenin, to znaczy wiele, no cztery, ale cztery jak policzymy w jedną stronę i później powrót, to robi nam się już 8 i 16, a przy dzisiejszych cenach paliwa to jest coś strasznego. Mamy już pewną pierwsze koncepcje, jestem po rozmowach z ministrem Adamczykiem, czynny udział w tych spotkaniach bierze pan poseł Kazimierz Gwiazdowski i dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad Białymstoku, pan Wojciech Bożuchowski. W spotkaniu z Mateuszem Morawieckim na ziemi łomżyńskiej udział wzięli także wicemarszałkowie województwa podlaskiego Marek Olbryś i Sebastian Łukaszewicz oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Dariusz Piątkowski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Lech Antoni Kołakowski, a także parlamentarzyści Kazimierz Gwiazdowski, Jarosław Zieliński, Mieczysław Baszko, Mariusz Gromko i Marek Komorowski oraz wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, a także samorządowcy z całego województwa. Regionalnym akcentem uroczystości było spotkanie z młodzieżą zespołu Kurpie Zielone z Białegostoku oraz kurpiowską kapelą z gminy Łomża. To będzie blisko 9-kilometrowy odcinek w ciągu drogi wojewódzkiej łączącej Czyżew z Siemiatyczami. Pod koniec ubiegłego roku inwestycja otrzymała dofinansowanie w wysokości 62 milionów złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. We wtorek, 14 czerwca, wicemarszałek Sebastian Łukaszewicz i członek zarządu Marek Malinowski podpisali z wiceministrem infrastruktury Rafałem Weberem umowę na dotację do inwestycji. Jednym z ważniejszych komponentów Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg jest komponent dofinansowania do budowy obwodnic w ciągach dróg wojewódzkich. Województwo podlaskie złożyło wnioski na budowę obwodnic w miejscowości Kolno, miejscowości Sokoły i oczywiście tutaj w miejscowości w mieście Ciechanowiec. Wszystkie trzy wnioski uzyskały pozytywną rekomendację i obwodnice będą budowane. Można mieć marzenia, trzeba mieć determinacji, aby te marzenia realizować, natomiast dochodzi się do tego momentu najważniejszego, zabezpieczenia środków finansowych. Poseł Aleksandra Szczudło i wicemarszałek Sebastian Łukaszewicz podpisanie umowy na budowę obwodnicy nazwali historyczną chwilą. Cieszę się ogromnie, jest to, tak jak powiedział pan burmistrz, historyczny moment, historyczna chwila dla mieszkańców miasta i gminy Ciechanowiec. Serdecznie dziękuję rządowi, dziękuję serdecznie panu marszałkowi Arturowi Kosickiemu, gratuluję panu burmistrzowi,
No i mam nadzieję, że przynajmniej co najmniej takich inwestycji w gminie Ciechanowiec uda nam się zrealizować jeszcze więcej. Realizujemy szereg inwestycji w naszym województwie od północy do południa, od wschodu do zachodu naszego województwa. Toczą się inwestycje, które nie byłyby możliwe właśnie, żeby nie wsparcie rządu premiera Mateusza Morawieckiego. Ja bardzo dziękuję panie ministrze za ten program, dzięki któremu nasz kraj może rozwijać się równomiernie, w sposób zrównoważony i że ten wschód Polski w końcu został dostrzeżony. Jeszcze raz gratuluję wszystkim, którzy się przyczynili do dzisiejszego historycznego sukcesu. Chcę przypomnieć, że w grudniu ubiegłego roku otwieraliśmy odcinek drogi od Ciechanowca do granicy województwa. Miesiąc temu podpisaliśmy też umowę na wykonanie dokumentacji w Czyżewie i dalej remont tej drogi w kierunku właśnie granicy województwa. Myślę, że za około 3,5 roku te inwestycje zostaną wykonane i jak najlepiej niech służą właśnie wszystkim mieszkańcom właśnie tej części województwa, ale też no, Ciechanowiec jest zwany historycznie bramą na Podlasie, także niech służy mieszkańcom województwa mazowieckiego i także wszystkim innym, którzy będą się tą drogą poruszali. Pomysł obejścia drogowego, jak wyjaśnił Eugeniusz Święcki, burmistrz Ciechanowca, zrodził się kilka lat temu, ale na przeszkodzie stał niedobór pieniędzy. Brak dobrej infrastruktury hamował rozwój miasta. Inicjatorami budowy obwodnicy był Społeczny Komitet Mieszkańców Ciechanowca z panem Adamem Poniatowskim oraz panem Markiem Janiakiem na czele. Mieszkańcy widzieli konieczność budowy takiego obejścia, uzasadniając go potrzebą rozwoju gospodarczego, a także wieloma utrudnieniami komunikacyjnymi. Na poziomie centralnym nad pozytywnym rozpatrzeniem wniosku budowy obwodnicy Ciechanowca oprócz pani poseł Aleksandry Szczudło czuwali pan senator Jacek Bogucki, pan wojewoda Bogdan Paszkowski i pan starosta Bogdan Zieliński. Szczególne słowa podziękowania należą się rządowi Rzeczypospolitej Polski, że znalazły się aż tak duże środki na realizację tej inwestycji, jak również wielu innych w gminie Ciechanowiec. W imieniu własnym, Rady Miejskiej, a szczególnie mieszkańców, na ręce pana ministra Rafała Webera składam szczególne podziękowanie za pozytywne rozpatrzenie wniosku marszałka podlaskiego na finansowanie budowy obwodnicy Ciechanowca. Nowa droga będzie miała jezdnię o szerokości 7 metrów, ścieżki rowerowe i szerokie pobocza. Zostaną wybudowane 3 ronda, 3 przejścia mostowe, m.in. na rzece Nurzec oraz 7 przepustów drogowych. Koszt całości inwestycji to 124 miliony złotych. Budowa ma zakończyć się pod koniec 2025 roku. Obwodnica Ciechanowca zostanie wybudowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. To program, który sfinansuje budowę 51 obwodnic w całym kraju. W województwie podlaskim dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymały też obwodnice Kolna, Sokółki i Suwałk, łącznie 162 miliony złotych. Ochotnicy Straży Pożarnej w Mątwicy zyskali wyjątkowy sprzęt. Z tej okazji zorganizowano okazałą strażacką uroczystość w gminie Nowogród. Druhowie zostali właścicielami jednego z nielicznych w jednostkach OSP w województwie podlaskim podnośnika hydraulicznego na podwoziu Volvo, zwanego potocznie drabiną, który został także poświęcony przez księży Remigiusza Krajewskiego i Radosława Świderka, kapelana strażaków. Mieliśmy nawałnice takie, że na danym powiecie musieliśmy z innych powiatów ściągać sprzęt, a tutaj teraz na taki powiat jak Łomża, to oprócz jednostki ratowniczo-gaśniczej wyposażonej w drabinę i podnośnik, taki też podnośnik będzie w OSP Mątwica, który będzie też zabezpieczał cały powiat łomżyński. To rzadki samochód w ochotniczych strażach pożarnych, ale samochody te bywają. Różne zdarzenia stoją przed strażami. Te samochody również są potrzebne w usuwaniu różnego rodzaju zagrożeń, szczególnie w miejscowościach, gdzie występuje budownictwo wielopiętrowe. Honorowym współgospodarzem uroczystości był pochodzący z Mątwicy Jan Gratkowski, były komendant wojewódzki PSP, obecnie w kierownictwie wojewódzkich struktur ochotniczych straży pożarnych. Ze wzruszeniem wspominał swoje chłopięce lata, które ukształtowały jego drogę życiową. Jako wychowanek 45 lat służby, bezinteresownej, społecznej, ta ziemia wyniosła dalej, żeby służyć nie tylko tu, ale służyć dla województwa, dla Polski. Dzisiaj wręczając odznaczenia w imieniu pana starosty białostockiego, który fundował te odznaczenia jako zasłużonych dla ratownictwa, szczególnie pana komendanta wojewódzkiego, dowódcę strategicznego województwa. To jest siła dywizji,
Jedna jest Brygada Państwowa i Brygady Ochotniczych Straży Pożarnych, wsparte potężnym sprzętem przez rząd obecny. Chciałbym też nadmienić, że szacunek dla Straży Pożarnej jest wielki, bo to obecny pan minister Dariusz Piątkowski, będąc marszałkiem województwa, uhonorował Straże Pożarne zasłużonym dla województwa podlaskiego numerami odznaczeń 002-003. To świadczy o tym, że strażak i państwowy, i ochotnik jest szanowany przez władzę. Dziękujemy, panie ministrze. Jak mówił obecny na uroczystości Marek Olbryś, wicemarszałek województwa podlaskiego, świadomość, że środki, jakie przekazuje sejmik województwa, pozwalają zaspokajać ważne potrzeby, uspokaja, bo ochotnicy znają je najlepiej. Wspólnota, jaką tworzy lokalna społeczność i strażacy ochotnicy, zasługuje na wsparcie, dlatego władze województwa są do dyspozycji. Chcę powiedzieć w imieniu również radnego Piotra Modzelewskiego, że bardzo wam gratulujemy tego pięknego samochodu, który będzie służył, służył człowiekowi. Zapamiętałem wspaniałe słowa pana burmistrza, który powiedział, jeżeli nie ma sprzętu, jeżeli nie ma narzędzi, to ta bezsilność człowieka jest bardzo boląca, która boli i ta niemoc sprawia, że potrzebny jest sprzęt. Nowy sprzęt sprawdzi się również przy niepewnej pogodzie oraz gwałtownych załamaniach, których efektem są na przykład połamane drzewa. Jestem przekonany, że gmina Nowogród jest takim dosyć ważnym miejscem, gdzie właśnie będzie takim dodatkowym zabezpieczeniem całego powiatu łomżyńskiego, ale również i miasta. Na dzień dzisiejszy miasto jest jakby zabezpieczone poprzez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Drabinę, w Podnośnik. Natomiast dostrzegamy przy dużej ilości nawałnic, które w chwili obecnej niestety przechodzą przez region, że jednak taki sprzęt również jest potrzebny. I dla mnie jest bardzo ważne to, aby taki sprzęt docierał właśnie w pierwszej kolejności na teren mojej gminy, gminy Nowogród. Dlatego bardzo się cieszę, choćby dlatego, że sam mam okazję brać udział czasami w akcjach. Opinię burmistrza Nowogrodu potwierdził prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Mątwica Adam Zaczek. Teraz te pogody są nieprzewidywalne, tak jak dzisiaj nawet widzimy, jest tak niby ładnie, ale jakby coś się w powietrzu kręciło, w związku z tym czy jakieś konary drzew, czy zerwane dachy, to będzie nam szybciej i łatwiej będziemy mogli skutecznie usuwać te zagrożenia miejscowe. Od świętnymi elementami uroczystości w Mątwicy, których gośćmi byli również starosta łomżyński Lech Szabłowski czy kapitan Jacek Bargielski, komendant miejski PSP w Łomży, było wręczenie odznak zasłużony dla ratownictwa. Złotą otrzymała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, srebrne Komenda Miejska PSP w Łomży i jednostka OSP w Mątwicy, a brązową Urząd Miejski w Nowogrodzie. Wręczali je wicemarszałek Marek Olbryś i Jan Gratkowski. Burmistrz wręczył kilku gościom drewniane rzeźby świętego Floriana, dzieła lokalnego twórcy, w wersji kolorowej lub monochromatycznej. Otrzymali je wiceminister Dariusz Piątkowski, komendant Sebastian Zanowicz, senator Marek Komorowski, wicemarszałek Marek Olbryś i radny Piotr Modzelewski. Na terenie gminy Nowogród działa 7 ochotniczych straży pożarnych. W Chmielewie, Kupninie, Jankowie, Skarbowie, Grądach, Nowogrodzie, Sławcu i Mątwicy. Przedstawienie pod tytułem Republika Marzeń, Theater de Lachne z Niemiec, nawiązujące do literatury Bruno Schulza, otrzymało Grand Prix w wysokości 4000 zł ufundowane przez prezydenta miasta Łomża 35. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Waliska. Spektakl otrzymał również nagrodę w wysokości 2000 zł ufundowaną przez marszałka województwa podlaskiego za muzykę, którą stworzył Soren Gunderman. Właśnie się dzielimy wrażeniami, tylko ja zostałam teraz do końca, reszta kolegów musiała wracać do Niemiec, więc właśnie jesteśmy na łączach, dzielimy się emocjami, są one duże, są one piękne i jesteśmy bardzo wzruszeni i możliwością w ogóle występu tutaj, pokazania owoców naszej pracy, bo też cały projekt opóźnił się z powodu pandemii o rok. Później mieliśmy przerwę w graniu, bo ja zapadłam na COVID i tak naprawdę jest to 4. raz, kiedy mieliśmy szansę pokazać nasz spektakl i 1. raz w Polsce.
Nagrodę ufundowaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego za najlepszą reżyserię i 3000 zł otrzymał Łukasz Batko za reżyserię przedstawienia Bezimienny Nieznany Fundacji Granice, który porusza temat współczesnej migracji. Spektakl ten został też wyróżniony za scenografię. Nagrodę w wysokości 3000 zł ufundowaną przez starostę powiatu łomżyńskiego otrzymali twórcy scenografii Anna Adamiak i Rafał Pacholczyk. Przyznano także 3 nagrody aktorskie w wysokości 1000 zł każda, ufundowane przez wójta gminy Łomża. Powędrowały one do Pawła Chomczyka za rolę Kuby w przedstawieniu Ściana z widokiem grupy Considentia, do zespołu Zache z Teatro z Włoch za rolę w przedstawieniu Kopciuszek oraz do zespołu Tarnopolskiego Akademickiego Teatru Aktora i Lalki za rolę w przedstawieniu Wasilina. Nagrodę specjalną w wysokości 1000 zł ufundowaną przez Związek Artystów Scen Polskich ZASP stowarzyszenie otrzymał natomiast węgierski lalkarz Bence Sarkadi za spektakl Opowieści z ławeczki, który jest zwieńczeniem 21-letniej kariery Sarkadiego. W sumie podczas 35. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Walizka jurorzy obejrzeli 12 spektakli konkursowych, 5 teatrów polskich i 7 zagranicznych. Mówiłam to już wielu osobom i będę powtarzać cały czas, że poziom tego festiwalu jest po prostu niewiarygodny. Wiadomo, że jest kilka tych różnych festiwali teatrów lalek w Polsce, a tutaj jest taka mała Łomża, gdzieś tam na wschodzie. Ja sama jestem z Supraśla, więc ja też stąd. I tak właśnie tak mam wrażenie, że tam każdy patrzę tutaj na wschodzie czy coś, a festiwal Walizka jest absolutnie na europejskim poziomie. Przyjeżdżają tutaj spektakle, teatry ze spektaklami naprawdę wybitnymi i warto tu przyjechać, bo są to spektakle. Dyrektor ma nosa, ryzykuje, zaprasza fantastyczne teatry, których nie zobaczymy nigdzie indziej. Także myślę, że na kilka dni Łomża była takim lalkarskim centrum świata. Tradycyjnie nagrody Szarego Widza przyznała także miłośniczka teatru Anna Jakubowska. Wyróżniła najmłodszą, bo 6-letnią aktorkę festiwalu Felicję Fenkidejską, grającą w Śnie nocy letniej, czyli spektaklu swojego dziadka klauna Pineski. Nagrodę Zaklęcie, żeby wizja scenografa Dawida Załuzoli ze spektaklu Miasto Świateł nie stała się rzeczywistością i Wisłą nie popłynął plastik, tylko czysta woda, Anna Jakubowska wręczyła teatrowi lalek Gulliver z Warszawy. Nagroda Szarego Widza powędrowała także do Benka Sarkadiego z Węgier za mistrzowskie tango marionetek oraz do Teatru Lalek Arlekin imienia Henryka Ryla w Łodzi za wędrówkę Nabu. Jak mówiła Anna Jakubowska, oby taka wędrówka nigdy nie stała się naszym doświadczeniem, żebyśmy zawsze mieli nasz dom. Miłośniczka teatru przyznała także nagrodę dla widzów za aktywne uczestnictwo w festiwalowych wydarzeniach. Powędrowała ona do prezydenta Łomży Mariusza Chrzanowskiego wraz z rodziną. Jest to taka artystyczna uczta, w której na pewno warto być, warto się to uczto skoszować. I też dla nas co istotne jest to, że możemy poznawać i kultury, możemy też poprzez teatr przekraczać granice. I tak też było w tym roku, bo teatr z całego świata, i z Kolumbii, z Iranu, z Ukrainy, ze Słowenii, z Włoch, pokazały nam też kulturę tych krajów. Tradycyjnie podczas 4 festiwalowych dni nie zabrakło towarzyszących nurtowi konkursowemu uwielbianych przez łomżyńską publiczność spektakli plenerowych, które licznie gromadziły publiczność. Jak podkreślał Jarosław Antoniuk, dyrektor Teatru Lalki i aktora w Łomży, jubileuszowa 35. edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Walizka była bardzo udana. Myślę, że festiwal na pewno jest interesujący w tym roku. Z kilku powodów. Przede wszystkim bardzo dobry poziom artystyczny spektakli zaproszonych do udziału i w konkursie, jak również i imprez towarzyszących w ramach programu Moje Miasto. Z kolei na pewno organizacyjnie festiwal był dopięty i rzeczywiście to było widać. Bardzo mnie cieszy, że na naszych spektaklach były tłumy widzów, czy to w salach teatralnych, czy plenerach. Patronat honorowy nad 35. Międzynarodowym Festiwalem Teatralnym Walizka w Łomży objęli Piotr Gliński, wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego, Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego, Mariusz Chrzanowski, prezydent miasta Łomży oraz zarząd Związku Artystów Scen Polskich ZASP. Wspaniała impreza od 35 lat. No to jest to już bardzo dorosła impreza, która szalenie się podoba i młodym widzom, ale i osobom dorosłym, bo treści, które ten teatr i ten festiwal przekazują, są takie dla wszystkich ludzi, którzy chcą trochę ze sztuką obcować i myślę, że
te wartości każdemu się podobają. Ja osobiście mogę powiedzieć, że moi wnuczkowie są zachwyceni tym przekazem i opowiadają dziadku, że przeżyli ucztę taką. Jubileuszowy 35. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Walizka zakończył się spektaklem Fantomy Teatru Akt z Warszawy, inspirowany powieścią Solaris Stanisława Lema, podejmujący temat relacji międzyludzkich i międzygatunkowych, a ściślej braku umiejętności nawiązywania kontaktu. Fabuła spektaklu oparta na dwóch równoległych poziomach romantycznej historii miłosnej oraz opowieści filozoficznej w obliczu spotkania z nieznanym, czyli myślącym oceanem. Temat podróży kosmicznych, spotkań i prób nawiązywania kontaktu z obcymi połączony jest tu z rozważaniem nad kondycją człowieka, jego lękami i problemami w relacjach.